Teraz powinno być ok. Wiadomość od szczura. Patrz, kniotku, wkrótce będę. Dobra, ci idą tu, ci idą tu, ci idą tu. No ogólnie jest duży przypał, moi drodzy, ale sobie damy radę. Problem polega na tym, że nam wszystko palą i jesteśmy biedakami. To jest też duży problem. Za mało dóbr. Bardzo nam brakuje kasy i bardzo nam wszystkiego brakuje. Za mało złota. Oddziały króla niewolników atakują. Dobra. Dobra, zróbmy to tak. Jednych przeciwników rozwaliliśmy, którzy są po lewej. To było wczoraj. Właściwie to ja ich zraszowałem i zablokowałem. I ten koleś tu siedzi teraz i po prostu sobie mieszka. No ale tu niestety, kurde, też mamy. Patrz, kniotku, wkrótce będę władał kolejnym zamkiem. Tu jest król nasz, niech on idzie tutaj. Dobra. Ja po prostu nie mam kasy i to jest największy mój problem. Wiadomość od sułtana. Podejdźcie pod nasze mury. Nie boimy się. Dobra. Nie możemy się cofnąć. Walczymy dalej. Dobra, idziemy zabić typa, który tutaj siedzi. Wiadomość od króla niewolników. Naprzód, moje dzieci! Dobra, no i teraz biegną tacy, co mnie właśnie ciągle podpalają. Ja ich muszę zniszczyć, zanim oni cokolwiek podpalą, bo będzie przypał później. Dobra. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku, a to ciekawe. Dobra, tego zabijmy. A wy sobie tutaj idźcie. Jakieś, kurde, katapulty. Ciekawe, co one chcą rozwalać, jak w tym moim grodzie tutaj zamkowym nic nie ma. No i jeśli mi się uda ekonomię odbudować i mnie nie spalą, to będzie, kurde, dobrze. Problem jest taki, że oni mnie regularnie palą. O tobie, wieśniaku. Nigdy w superlatywach. Za mało dóbr. Potrzeba drewna, mój panie. Potrzeba nam więcej drewna. 65, dobra. Od szczura. No tak. Swoimi czynami znów doprowadziłeś nasz ród na skraj upadku. Serdeczne dzięki. Wiadomość. Dobra, robotników tu podeślemy. Patrz, kniotku, wkrótce będę władał kolejnym zamkiem. Wiadomość od szczura. Dobrze. Zaatakujemy, jeśli pójdziesz za nami. Zielony tutaj też idzie z jakimiś wołami. Zielony w ogóle tego atakuje. Trochę łuczników tu przysłałem. We wczorajszych grach tych ci łucznicy siedzieli tu na murze i bili tego typa nie wiadomo po co, a teraz ich po prostu tu ściągnąłem, żeby... No żeby było więcej trochę nas tutaj. Dobra, może zróbmy coś, co ser będzie dawało.
Ogólnie żarcie nam jest potrzebne, bardzo. Wiadomość od szczura. Patrz, Kmiotku, wkrótce będę władał kolejnym zamkiem. Dobra, woły trzeba porobić, bo one muszą wozić ten. Wozić rzeczy. Wiem, że ludzie pisali, żebym na przykład tutaj podpalał im te budynki czy coś, ale prawda jest taka, że ja nie mam kasy na to, żeby kupić za 50 typa i go tu wysłać, żeby on zginął, bo on zginie od razu. Bo tak to mniej więcej wyglądać jesteśmy będzie. Atakowani. Baczność! O kurde, przez kogo Panie? Jesteśmy atakowani? O fuck. Wy, bo się jeszcze fioletowy tu zacznie odbudowywać. Jak tak dalej oddziały pójdzie. Króla niewolników atakują. Nie można tu tego zbudować. Wszyscy z biurka przy władcy jest atakowany. Dobra. Ci tutaj, a ci tutaj. No i co? Musimy mikrować, bo nas zabiją wszystkich łuczników. O nie, tu jest koleś. Dobra, zajebiście. Dobra, ten tutaj sobie dał radę opanować sytuację i wszystkich zabija. Moi drodzy, jeszcze jedną serowarnię zróbmy. Człowieka od szynki. O, widzę, że zielony go zaatakował, zajebiście. No i to ma teraz sens, no widzę, że oni zaczęli atakować, kurde, nie to co ostatnio. Ja tu sobie muszę ten mur poprawić, bo mi po prostu aż mi się słabo robi, jak go widzę. Nie można tego zbudować. No i tyle, a tych przenosimy tutaj. Świnki sprzedajemy, bo są poza murem. Najgorsze jest to, że ja tego muru inaczej nie mogę postawić, no niestety. No i tyle. I w dupie ich mam teraz, wiecie? Patrz, Kmiotku, wkrótce będę władał kolejnym zamkiem. Ci do góry, ci na dół, król tu. No i moi drodzy, teraz będę liczył na to, że w końcu wieżę jakąś uzbieram. Znaczy uzbieram na dużą wieżę. Ale żeby to zrobić... Nie ma dość. Dobra, zapiszmy stan gry pod numerem 3. No gra jest bardzo fajna, mi się bardzo podoba, wiecie. Dobra. Ci znów tu jakiś prowadzą. Wszyscy z biurka przy władcy jest atakowany. Ja, ci uciekają. Oni podpalą mi budynek, ale ja mam tych, co gaszą, nie? Więc oni przybiegną w razie czego i... i zgaszą. Dobra, ci z wodą, widzicie? Oni biegną i będą gasić. Nie, zdąży! Zdąż! Zajebiście, jeszcze wiecie co? Dam tu taką małą studnię gdzieś. Wiadomość od szczur. Patrz, Kmiotku, wkrótce będę władał kolejnym zamkiem. Mustaj! Senachumbi kulimaezan. Czekiro taburan. Dobra. Wy, a ja tu mogę w ogóle bramę zrobić. Przecież.
Do przewiezienia kamienia do składu niezbędny jest postój wołów. Mustard? Zapasy kamienia są za małe. Kurde, jeszcze tutaj i będę mieć, wiecie, mur, na którym będą stali, już mnie nie będą atakować gdzieś tutaj z dupy. I w końcu mogę, wiecie, ekonomię sobie odbudować. Tego typu rzeczy różne. Szynkarza zrobię. انتبه مستعد يا سيدي نحن نقاتل بشجاعة. Dobra, ci idą przed mur, żeby bronić tutaj. No i powiem wam, że jesteśmy chyba ustawieni tutaj. Tego widzę, że biją. No mogliby go zabić, to się muszą większą ekipą tam zładować na niego. Dobra, brakuje mi trochę szynek. To będę szynki teraz stawiał. Wiadomość od szczura. Patrz, Kmiotku, wkrótce będę władał kolejnym zamkiem. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Zróbmy jeszcze robotników trochę. Dobra, jest dobrze tutaj. Podoba mi się, że tego zraszowaliśmy. Naprawdę to był dobry pomysł. To był świetny pomysł, żeby go zraszować. So, zrób tę największą... Ja wiem, że ona ma duży zasięg ludzi, ale ja nie mam tyle kamienia. Ona kosztuje 180 kamienia, mam 70 i jeszcze muszę go sprzedawać, żeby ten, żeby postój wołów robić. Zobaczcie. Nie można tu tego zbudować. Widzicie, muszę postoje wołów robić do tych, żeby oni ten kamień odbierali. Bo oni tu mają cały zapas kamienia, trzeba to mi zładować wszystko. Ale zaraz ją zrobię, oczywiście, zaraz ją zrobię, bo to jest ważne, żeby ona tu była. No, ten już zginie za niedługo. Najgorsze jest to, że na tej całej głupiej pustyni to nic nie ma. Ci tu drzewa wycinają. Ciągle nie mam tej szynki, wiecie? Ciągle za mało szynki robimy i jej nie ma. Ważne jest to, żeby były różne potrawy, bo im więcej potraw, tym... No, tym lepiej oczywiście. Zaraz zbuduję tą największą wieżę. Już ją jeszcze chwila i będzie. Ten się tu odbudowuje, żeby on przypadkiem, wiecie, się nie ogarnął. Jest atakowany. Wiadomość od króla niewolników. Za lata naszej udręki. Dobra. Mustaddun ya sayyidi. Ayna al-adu? Moi drodzy. No tu nie pozostaje nam nic innego, jak tych łuczników zaraz zacząć dorabiać, wiecie? O mnie czeka Amron Lena. O kurwa. Wiadomość od. Nie. Zapisz 4. Szczura. No tak. Swoimi czynami znów doprowadziłeś nasz ród na skraj upadku. Serdeczne dzięki. Jesteśmy atakowani. O mnie czeka Amron Lena. Wiadomość od szczura. No tak! Swoimi czynami znów doprowadziłeś nasz ród na skraju upadku. Serdeczne dzięki! Patrz, Kmiotku! Wkrótce dobra, będę władał kolejnym zamkiem. Ja jebie, nie wiedziałem, że on tak może tu podejść, wiecie? Stawiam tu mur. Jesteś trzecim w kolejności najwspanialszym władcą. Dobra, zamurowałem to wszystko w pistu i niech się goni koleś. Czemu świnie moje chodzą po ziemi? Czemu moja krowa i świnia łazi tutaj? Gdzie one idą? Czemu moje świnie wędrują do obcego miasta?
Nie rozumiem tego kompletnie. Co za świnie. Wiadomość od szczura. Potrzebujemy następujących dóbr. Proszę, przyślij je nam jak najszybciej. Wszyscy z biurka przy władcy. Jest atakowany. Dobra. Nie wiem, o co chodzi z tymi świniami. Wiadomość od szczura. Patrz, kniotku. Wkrótce będę władał kolejnym zamkiem. Takie zdradzieckie trochę. Wiecie, ja im tu daję dom. I pokonany, zajebiście. Widzę, że ten zielony to się tu nieźle bawi, kurde. Zaimponowałem ci, prostaczku? Tak, tak właśnie sądzę. No dobra. Patrzcie, gdzie ta świnia... Gdzie ona doszła, ta krowa? Ona jakiś ku... Bo one nie wiedzą, jak wrócić do domu. To są świnki, które idą po prostu przez morze, przechodzą jak Mojżesz. Brakuje chłopów, panie. Ten budynek jest niedostępny, panie. Kurde, niech oni ich pokonają, bo tu zaraz jeszcze wiecie, ci idą. Brakuje chłopów, panie. Nie może tak być. Z kim oni się tu biją? Tak, podpalili mu coś. Żeby mi sojusznika nie zjarali jednego, bo będzie kurde przypał. Dobra, ale mamy kamienia. No to teraz, moi drodzy. To teraz to nie wiem, co z tym kamieniem zrobimy. Chyba go sprzedamy trochę i kupimy więcej tego. Więcej. Dobra. I młyn. Jak młyn już będziemy mieli, to możemy sprzedać to, możemy kupić to i możemy z 3 piekarnie trzeba by było zrobić, nie? Do jednego młyna. Dobra. Ci już ogarnęli te? Dobra, ogarnęli to. Ładny przypał tu miały chłopaki. No okej, okay, jest dobrze tutaj. O co chodzi? Mi się ta twierdza podoba, bo to jest taki RTS-ik, wiecie, klasyczny, nie? Powiedzmy. Wiadomość od szczura. Patrz, kniotku, wkrótce będę władał kolejnym zamkiem. 13 uczników robimy. Moje krowy wracają do domu. Oddziały króla niewolników atakują. No i widzicie, oni nas atakują, ale ja już mam teraz dwie wieże obronne, wiecie, to już jest w ogóle inny system, kurde. Potrzebujemy następujących dóbr. Proszę, przyślij je nam jak najszybciej. Co on chce tam, szczur? Wiadomość od szczura. Dobrze. Zaatakujemy, jeśli pójdziesz za nami. Jesteśmy atakowani. Grat! Strzał, kurde, tutaj jest. Wróg jest zbyt blisko, by naprawiać.
Strzelać, strzelać, bo nam się wieża zaraz zawali, kurde. O, masakra. Dobra, prawie kurde się wieża zawaliła, bo jej nie naprawiłem po ostatnim razie. Patrzcie, jak ja tutaj wzmocnienia robię. Gdzie oni się tu strzelają? A tutaj, dobra. No dobra, moi drodzy, mamy tak. Chleba nie robimy. Czemu nie robimy chleba? Mamy zboże, ci mielą, a ci wszystko przerabiają na chleb. To jeszcze byśmy z dwa takie zboża dodali. Czy właściwie to nie zboża? Patrz, Kmiotku, wkrótce będę władał kolejnym zamkiem. Tak, i jeszcze jeden młyn byśmy zrobili w takim razie. Ale żeby tego dokonać, to już potrzeba tutaj, kurde. O, jeszcze jeden młyn. Wtedy będziemy mieli dużo mąki. Dużo żarcia ogólnie. Nie wiem, jak teraz z żarciem stoimy. Dajmy podwójne racje żywnościowe i większe podatki. I w ten oto sposób możemy dołożyć milion łuczników na mury. Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. Później plutery i tu będziemy podchodzić i ich zniszczymy normalnie tutaj. Żeby nie było. Te krowy przez mur chcą chyba przeniknąć, to się tak nie da, krowy. Dobra. Lorda do bazy, ale Lord ma jeszcze dużo życia. Można go w sumie wsadzić już. Się nam na nic nie przyda, ale... Atakują wojska kalifa. Gdzie? To jest kalif, nie? Tu od dołu atakują. A, to takie wojska to są mogą, kurde, atakować, wiecie. Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. Einarheim! Dobra, wszystko tutaj pakuję. Chyba, że gdzieś tu będą atakować. Jak tu będą atakować, to jest gorzej, chociaż ci chyba powinni ich dostrzelić. Dobra, w razie czego wziąłem tutaj tego. Ten w ogóle idzie, ale to chyba nie przejdzie, co? No już, zrobiłem ci przejście, kurde, żeby nie było. Patrzcie, jak padają jak muchy. Dobra, i teraz mamy dużo zboża, więc trzeba dużo piekarni zrobić. Te piekarnie będą wszystko robić tutaj dobrze. Wiadomość od króla niewolników. Pochłoniemy was jak pustynna burza. Ile tu dron? Wiadomość. Oni się tu za murami schowali. No tak! Swoimi czynami znów doprowadziłeś nasz ród na skraj upadku. Serdeczne dzięki. Jesteśmy atakowani za tych, którzy. Oni bardzo słabe jednostki, wiecie? Sojusznicy wysyłają. No tak! Swoimi czynami znów doprowadziłeś nasz ród na skraj upadku. Serdeczne dzięki. Nam talek. Patrz, Kmiotku, wkrótce będę władał kolejnym zamkiem. Nam se judi. Ile dron? Estaddu bi aqwasikum. No i tyle. W razie czego to będą mogli do tych z przodu też strzelać, nie? O kurde, coś im tu płonie. Patrzcie, jak ładnie. Wiadomość od kalifa. Nie rozumiem, czemu ci z góry tak słabo strzelają. Dobra. Wydaje mi się, że teraz chyba moją rolą będzie zrobienie tutaj trebuszy. Jak jedzenie.
Jabłka nam się skończyły. Wiecie, ja bym ten mur tu otworzył, ale się boję, że oni tu przyjdą. Chociaż to nie ma znaczenia, przecież ja mogę tu jabłka zrobić. Patrz, Kmiotku, wkrótce będę władał kolejnym zamkiem. Wiecie, o co chodzi. No najwyżej będą musieli... Czy mi się mur zlikwidował? O kurwa. Boże, jak mi tutaj pejdą... No i właśnie to chyba robią. Brakuje rekrutów. Nam! Ebhadu an hadafikum! Nahnu fi tariq. Tak może być, ale bliżej to już nie może być. Tu można zrobić ten chmiel. Nie można tu tego zbudować. Dobra, mamy chmielu, trochę będą robić. Tu widzę, wszystko się zburzyło. Wiecie, nie chcę jeszcze atakować, bo jeszcze nie mam ekonomii na takie ataki. Zajebiste jakieś. Kasa mi powoli przybywa, ale to nie znaczy, że ja już mogę, wiecie, sobie olać wszystko i ten, no. Zróbmy tak, raz, dwa, trzy browary i jedną karczmę, tak? I jeszcze do tego zróbmy kościół. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Mówicie, że nie ma robotników dość? Dobra, no i co, zakłady świecarzy trzeba by było zrobić. Potrzeba nam więcej drewna. Za mało. Cały kamień, całe drewno wykupię i po prostu świecarzy. Oddziały króla niewolników atakują. Nie można tu tego zbudować. Zagłębie świecarskie, moi drodzy, zrobiłem tutaj. Dzięki temu ci wszyscy robotnicy zaraz tam pójdą do tych świecarzy. Chyba jeszcze by trzeba było zrobić ich trochę. Tu mam zabili ludzi, ale my możemy tu dołożyć trochę tych łuczników na tym murku i będzie dobrze. Bo nam chmielarzy będą zabijać, a ci chmielarze nam robią chmiel do naszych tych. Do naszego piwa. Ci tu płoną non-stop. Zobaczmy jak jedzenie. Nie mamy jabłek i nie mamy sera, no. Niestety. I teraz byśmy mogli tutaj ten ser zrobić, tak? Raz, dwa, trzy. Nie ma dość. Cztery, pięć, tak? Jabłka. Raz. Za mało dób. Trzeba było zrobić studnię gdzieś. I tu jeszcze jakąś taką małą. A robotnicy się robią. Co wy tam chcecie? Wiadomość od szczura. Tu non stop płonie, nie wiem co tak. Wkrótce będę władał kolejnym zamkiem. Nie wiem kto to tak przypala. Dobra, mamy dużo chmielu. Ale nie dużo piwa, bo nam brakuje jeszcze browarów ciągle. To dołóżmy jeszcze trochę browarów. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku.
Wiadomość od króla niewolników. 4 browary jeszcze zróbmy, tak? Dobra, dobra, nie płaczcie tam, kurde. No i wydaje mi się, że zaraz będziemy mogli atakować. Już mamy dobry przyrost pieniędzy. Aha, nie ma dość robotników, no tak. Mamy dobry przyrost kasy, jak z jedzeniem stoimy. Wiadomość od szczura. Chleba mamy na pewno dużo, ale sera i tego to w ogóle. Wkrótce będę władał kolejnym zamkiem. Nie rozumiem, czemu oni tu tak dziwnie chodzą. Ci te świnie tu pasą chyba gdzieś z boku. Jesteśmy atakowani. Czemu nie mogę budynków już więcej zrobić? Dobra, widzicie? Postawiłem mur przed wieżą i oni walą najpierw w ten mur, później dopiero w TT. Nie można tu tego zbudować. Dobra. Nad czym się tutaj zastanawiałem? A, nad żarciem. Bardzo nam się szybko żarcie kończy, wiecie? Dwie msze dziennie, kurde. Dobra, chyba by trzeba było zacząć wychodzić z tego naszego dołka tutaj. A, nie mogę w ogóle nic nie mogę budować, jak nie mam tych szałasów. Tak? Wiadomość od króla nie. Rozumiem. Powrócimy. O co chodzi? Czemu ja nic nie mogę budować? Ktoś wie? Bo widzę, a budynki 80 na 80, dobra, okej, rozumiem. Znaczy właśnie tego szukałem, ale patrzę 55 na 200. Nie wyczaiłem, że to nie ta zakładka. Rekrutów, panie. Dobra, armię budujemy. Wiadomość od kalifa. Śmierć niewierny! I będziemy atakować ich. Zabij! I to już będzie atak. Zapisz stan gry pod piątką. I tak to trzeba było od razu zrobić, moi drodzy. Już na samym początku gry mogłem to tak zrobić, a nie zrobiłem. Brakuje rekrutów, panie. Nie wiem, że brakuje rekrutów. Patrz, Kmiotku, wkrótce będę władał kolejnym zamkiem. Jak możemy pomóc? Jeśli tak chcesz. Tak, to Amryk. Ustaj. Patrzcie. Atakują. Ja tu zrobię formację jeża. Brakuje rekrutów, panie. Chętni do pracy. Wiadomość od szczura. Nasz ojciec mówił o tobie, wieśniaku. Nigdy w superlatywach. O mnie to kamolena. Ustaj do mnie, Seji. Jak kilu to oburam. Dobra. Wiadomość od szczura. No tak. I oni się tu tak ustawiają, patrzcie. Znów doprowadziłeś nasz ród na skraj upadku. Serdeczne dzięki. O fuck. A to mocne coś jest. Rekrutów. Okej.
Narzędzia gotowe. Ruszamy! Okej, moi drodzy, 3 minutki przerwy, 5 minutes break i zaraz po przerwie wracamy do atakowania zamku. Jeszcze tu trochę ogarnę moją armię i spokojnie będziemy krok po kroku zbliżać się do jego murów. Przerwa reklamowa. Jedziemy dalej tutaj. Za lata naszej udręki. Dobra. Okej, teraz by trzeba było jakieś... Jesteśmy atakowani. Oddziały króla niewolników atakują. Nie wiem, co by trzeba było zrobić, wiecie. Na razie więcej łuczników dołóżmy. Brakuje rekrutów, panie. Wiadomość od kalifa. Nie dożyję poranka! Powiem wam, że kurde, grubo. Brakuje chłopów, panie. Patrz, kniotku. Wkrótce będę władał kolejnym zamkiem. Strasznie dużo tego na mnie wysyła, powiem wam. Ej, na chleb! Atakują wojska kalifa. O.
Dobra. No tych trzeba więcej na pewno, bo mi tu zaraz będą podchodzić i będzie miętko. Mamy czegoś za dużo, mamy bardzo dużo piwa i bardzo dużo świec. Dobra. Przegrupujmy się trochę. Właściwie to nie trochę, moglibyśmy podejść już. Daj nam zadanie. No i trebusze, chodźcie. No to chodź do Musaira. Dobra, podchodzimy, ustawiamy się tutaj, no i zabijamy przeciwników, prosta sprawa. Wymarsz! Rozkładamy trebusze i zaczynamy ich zabijać wszystkich równo. Żywcem mnie nie wezmą. Trebuszec gotowy, panie. Wyruszamy! Dobra. Trebuszet rozłożony. Daje się swojemu losowi. Przeliczamy. Rozwalmy tą małą wieżę. Dobra, po kamieniu już walą. Okej. Za mało dupa. Nie masz dość złota, by wyprodukować ten przedmiot. Co mu? Nam sumuło. Ten maźd. Wiadomość. Strzelają oni tymi kamieniami, czy nie? Patrz, kmiotku. Wkrótce będę władał kolejnym zamkiem. Do dyspozycji. Kurde, źle strzelają. Tu trzeba, niech tu trafiają. Przeliczamy. Gdzieś trafić nie mogą. Wiadomość. Dobra, jest. Poszło. Jak wzbudzasz mój gniew, to dla ciebie nic dobrego. Ruszamy! Idziemy! Ja tak zawsze robię i to jest, kurde, dobry sposób na nich. Podjeżdżam, znaczy podchodzę wojskiem, blokuję sobie ten, chronię trebuszy i teraz na przykład strzelam w zamek niewolników, znaczy ten najemników, namiot najemników, tak? I jeb, patrzcie na to. Idą, 5 kamieni, 5 trebuszy. No nie trafiłem. Dobra, w samo centrum. No i namiot się złożył. Brakuje chłopów, panie. Do dyspozycji. Przeliczamy. Wszystko tu jest rozwalone, jeszcze 6 takich dorównych. Daj nam zadanie. Inżynierowie na rozkaz. Przeliczamy. No to jedną wieżę chyba jeszcze dorzucam jakimiś tam krzywymi strzałami. Coś tam dostała ta wieża. Stać do miasta. Wiadomość od szczura. Patrz, kmiotku. Wkrótce będę władał kolejnym zamkiem. Narzędzia gotowe. Ruszamy! Jesteśmy atakowani! Potrzeba ci czegoś? Dobra. Przeliczamy. No i tą wieżę teraz likwidujemy ją. Kurde, coś nie wyszło. Do dyspozycji. Brakuje chłopów. No jest, okej, git.
Trebuszet gotowy, panie. Mustajd, takoddemu sejra. Pursanu sejfina takoddemu. Jak możemy pomóc? Wymarsz! Przesuwamy trebuszet. Jest najlepiej tutaj. No rozłóżcie się i w tych. Przeliczamy. A tych na budynku zarzucimy świńskimi głowami, i, znaczy tymi głowami wielbłądów i tak dalej. Narzędzia gotowe. Dobra. Głowy czegoś tam. Przeliczamy. Będziemy ich truli. A nie, czekajcie, jeszcze tu są, kurde. Jesteś najwspanialszym władcą. Ci już tam na górę wchodzą. Zajebiście. Patrz, gniazdku. Wkrótce będę władał kolejnym zamkiem. Trebuszet gotowy, panie. Poddaję się swojemu rozumowi. Idziemy. Mi strasznie FPS-y w grze spadły. Nie wiem, czy to nie przez ten ogień. Ta gra jest niby, to jest, wiecie, reedycja czy coś, ale grafę to wiecie, mają taką nawet, kurde, nawet. Dobra, wbijać do góry i go zabijać. Nie będziemy się tu z nimi bili w nieskończoność. W porządku, zobaczmy jak moje ten wygląda. Wszystko chyba w porze jest tutaj, tak? Nie można tu tego zbudować. Dobra. Zbudujmy tych sasasyckich rycerzy, zobaczmy co to robi. Umrze w końcu, dziąty jest. Wiadomość od króla niewolników. Odchodzę w lepsze miejsce. Ale Sierafy. Wasza miłość. Dobra, idziemy jeszcze zielonego zniszczyć i będzie, kurde, po nich. Narzędzia gotowe. Wygrywamy tę wojnę. To oczywiście moja. To jest jakiś... To jest jakaś kawaleria. Co to, autosave? Autosave, kurde, aż mi tak mi gra rwie, że masakra. O, płynna się zrobiła, zajebiście. Wygrywamy tę wojnę. Ciekawe, co się stało. To oczywiście moja zasługa. Zajebiście się płynna zrobiła gra nagle. بكل الفخر انقضوا patrzcie, oni mocni są. Nie boję się. W ogóle damage'u nie dostają. No dobra, może trochę. No to sajadu l'adu. Ale co wyrżnęli, to wyrżnęli, powiem wam tyle w temacie. Do dyspozycji. Tak jest. Zahibuna lil harb. Ciekawe co się stało, że nagle gra zaczęła tak płynnie chodzić. Wiadomość od kalifa. Tak to jest. Oddal się z mojego zamku, słabe uszu. Jesteś jak natrętna mucha. Brakuje rekrutów, panie. 24 łuczników. Einarheim. Halem. Ach, minuta suiba, kulli zajmy ledeką. Daj nam zadanie. Mustajd, Suluwa, Lilmajd, Fursanu Sejfina Takaddam. Jakoś tak nierówno nimi podchodzę. Zdecydowanie tak nie powinienem robić, ale cóż.
Wiadomość od Szczura. Dobrze. Zaatakujemy, jeśli pójdziesz za nami. Co mu? Ach, ziomu! Nam! Mustajt! Od tyłu humyra! Ja bym tu w ogóle mógł chyba tego zbudować, nie? Jest zbyt nierówny, by coś na nim budować. Właśnie. Nie masz dość złota, by wyprodukować ten przedmiot. Wasza miłość. Inżynierowie na rozkaz. Patrzcie na te katapulty, ale będzie jazda. Zgodnie z plastiką. Od inżynierów wyrusza. 13, ile ja ich tu zbudowałem? 14 katapult. Ładujemy. Dobra, namiot niewolników wpadł. Przelicamy. Potrzeba ci czegoś? Ty tu dowodzisz. No i oni, ja bym chciał, żeby ładujemy. Oni teraz strzelali we wszystko, co widzą, nie? Ale nie da się tak ustawić chyba. Wkrótce będę władał kolejnym zamkiem. Pada ten król. Dungeon. No i się udało, kurde. To było dobre. To mi się podobało, jak żeśmy ich skurde zdominowali. Oszczędziło ci się. Ale uważaj, Kmiot! Zwycięstwo! Zwycięstwo. Są Shibo dwie gwiazdki. Moja jakieś, nie wiem co to znaczy. Została przytrzaśnięta drzwiami. Najlepszy lord, kurde, a wartość armii? Patrzcie. Tak to już jest. Tak to już jest. I w ten oto sposób, moi drodzy, kończymy twierdzę na dzisiaj.